Jesteśmy na pierwszej wystawie, którą Bunkier Sztuki robi w nowych wnętrzach, znaczy Pałacu Potockich, wystawa krakowskiego artysty pana Materki. To jest zaczątek pewnego cyklu, albowiem tu będą właśnie prezentowane wystawy twórców krakowskich. Praktycznie wyłącznie, tam z małymi wyjątkami, ale generalnie to jest poświęcone twórcom krakowskim, którzy będą mogli tutaj wystawiać swoje dzieła. Także bardzo serdecznie wszystkich zapraszam. Pałac Potockich na rynku głównym, w piwnicach, piękne wnętrze w pięknym anturażu, śliczna wystawa. Przy tej wystawie stosujemy metodę przeistaczania obrazu malarskiego w rodzaj lightboxu, to znaczy dodajemy mu bardzo mocne światło i przez to on wychodzi z tła. Bartek Materka jest artystą krakowskim, jednym z wybitniejszych malarzy krakowskich. Miał już w Bunkrze Sztuki 15 lat temu wystawę. To jest wystawa monotematyczna, odnosi się do problemu tłumu, do tego, w jaki sposób psychologię tłumu można zróżnicować przy użyciu takich narzędzi i metod malarskich.